tym filmie było naprawdę gorąco. Jaram się jak pochodnia. Mimo dość zimowych kolorów kolekcji Drive Me Crazy, topowej polskiej marki Indigo. Cześć, jestem Edyta, a to jest odcinek serii 12 kolorów jak 12 miesięcy na 12 przezroczystych tipsach. Dawać mi te kolory. Christian intro. Christian, dzięki za intro, widzowie, za to, że jesteście. Jaram się jak pochodnia tymi odcieniami na końcu, które będą brokatowe, bo coś tam już podglądałyśmy w prezentach, więc wiecie, że ta sroka lubi jak się świeci, ale na początek przejdziemy przez początek kolekcji Drive Me Crazy od Indigo. Zaczniemy od tych kolorów dla mnie spokojnych, czyli jakiś taki beż, powiedzmy. Dobra, nie są takie spokojne, bo nazwy mają bardzo niespokojne. Melanie Jump, okej. Okay. Zacna nazwa, o. Nieotwierany. Buteleczki szklane. Z tą marką znam się bardzo dobrze, bo prowadząc salon długo na nich pracowałyśmy, ja i moje pracownice. I, no i dla mnie nic nowego, jeżeli chodzi o buteleczkę. Bardzo mi odpowiada i trzonek, no chyba dlatego też, że jestem przyzwyczajona. Jest dość długi. Pędzelki są, o, mięciutkie. Fajnie, że są takie mięciutkie. Trzonek jest też dość długi, okej. Okay. Zobaczmy, jak z jego, z tego pędzelkiem wachlarzem. Jest przyzwoicie, okej. Okay. Ale bardzo mnie cieszy to, że jest mięciutki pędzelek i będę mogła ładnie wypoziomować cały kolor, żeby nie było smug. No dobra, konsystencja wygląda na taki dość kremowy, czyli coś, co ja lubię. Ale zobaczmy, czy tak faktycznie jest, bo czasami kolor tak trochę podpada pod kremowy, a potem się okazuje, że nie. No, standard. I kolory też są troszkę prześwitujące. Ale ja tak dość mocno naciskam, a teraz zrobimy tak, że trochę więcej nałożę i teraz czubkiem tylko przesmaruję całość. No i na wzorniku jestem w stanie tutaj pełne krycie nie za dużą, nie za grubą warstwą uzyskać. Faktem, no wiadomo, że na paznokciu to się mogą się pozlewać skórki, więc lepiej dwie warstwy cieńsze nałożyć. A ja sobie tutaj pozwolę na wzorniku jedną grubszą nałożyć. Fajnie mi się spoziomowała i widzimy kolor. Jest to taki beż. Ciepły beż. Szukam jakiegoś porównania. Kurde, Hania, jak będzie kolor twojej bluzki w któryś z tych kolorów? Jak myślisz? Chodź, pokaż się. To jest moja kamerzystka Hanna. Ale popatrz, pasowałby. Nie, inne odcienie. Bym chciał być bardziej ciepły. Dobra. Do lampy i bierzemy się za następny kolor. Aż nie mogę doczekać tych nazw, nie? Luxurella. Collection Drive Me Clay. Drive Me Crazy. O! Płoć sam! Nie będzie pasować? No jest jaśniejszy, no. No nagryj to tak. Nagryj to tak, dziucha. No dobra, nie pasuje. Nie pasuje. Okej, okay, miałaś rację, dobra. Zwracam honor. Ale nie, nie wyglądałoby to źle. Nie wyglądałoby to źle, jakbyś miała taki, na takich, takie paznokcie do tej bluzki. Zresztą też wiadomo, no, nie dajmy się zwariować. Nie zawsze paznokcie muszą mi idealnie pasować do kostiumu. Do stroju. Czyli to jest taki odcień beżu, podobny do tego z boku, tylko tutaj jest dużo więcej jakby żółtego, tak? Dodanego. I podobnie postąpiłam jak wcześniej. Nałożyłam troszeczkę grubszą warstwę i sobie ją wygłaskam, żeby nie musieć już drugiej nakładać. Ale wiadomo, że na paznokciu dwie cienkie. I powinno być spoko. Jak ta jedna taka w miarę nie za gruba pokryła, to dwie cienkie na paznokciu powinny być super. Okej. Okay. No i trzeci kolor. Tak. Stop. Jakaś czerwień, tak? Albo bordo bardziej. Nie sprawdziłam, czy to się etykiecie tutaj z etykietą pasuje. Dobra, czy pasuje? Myślę sobie, że ten na wzorniku jest jaśniejszy, ale nie jest źle, nie jest źle. Zobaczmy ten drugi. No tu już tak troszeczkę nietrafione moim zdaniem. Jakby ten kolor, tylko tu ta jest jaśniejsza, a tam ciemniejsza. Ale zobacz na żywo, Hania. Nie, na żywo w ogóle w ogóle. Więc być może kamera albo nasze podglądy tak robią, ale ten tak bardziej w taki czekoladowy brąz wchodzi, a ten tutaj jest takim karmelem, no, karmelem, więc tak kapniesz się, który to jest kolor mniej więcej, jak ci na półeczkach będą leżeć, ale że jeden do jeden, no niestety. A jak będzie dalej z następnym kolorem? Jaka piękna czerwień, Boże! W ogóle, moim zdaniem, to nie jest to. Znaczy nie, że w ogóle, ale no, ale moje gusta to są, bo to nie jest taka czysta czerwień. Ona jest, czemu ona jest zbrudzona, Hania? Nie wiem, szczerze. Wydawało mi się, że jest z lekką tą niebieskiego, ale... Niebieskiego?
A nie jakiś fuksji? Jakiegoś buraczka? No buraczek to niebieski. Buraczek to niebieski? No. Tak. Czekaj, o. Podwójny ale ja ból, mówię, wiesz, mentalny to są... ból przerodził się. Znikomej ilości. Jak buraczek jest niebieski? Znikomej ilości. No dobra, jakiekolwiek ilości. Zniszczyłaś mi dzieciństwo. O kurde. Nie wiem, tak mówię tylko. Ale tak jest, czy tak serio? Ja mówię tak według siebie. Aha. A buraczek jest taki bardziej... Chociaż dobra, troszeczkę fioletu tam jest w tym no buraczku. No to tak. No to wtedy niebieski, tak, no dobra. Okej, okay. Ja miałam innego buraka przed oczami. Nieważne, malujmy. A nie tutaj o burakach będziemy gadać. Stop, więcej gadania, stop, maluj. Ale to są moje odcienie czerwieni, nie? Które ja lubię. Jaki kremowy jest ten odcień? Tak za cienko kłaść się lepiej nie, pierwszej warstwy, bo będzie naprawdę taki różowy wręcz. Więc pierwszą warstwę można sobie pozwolić na ciutkę grubszą. Myślisz, żeby była różowa? No popatrz, jak zrobimy cieniutko, Hania. Na waciku. A. Na waciku. No, zobacz, na waciku. Wacik prawdę ci powie. To wtedy widzisz odcień. Dobra, tutaj tego różu nie widać. Jakie to głębne analiza koloru. My tak z Hanią mamy takie challenge, co robimy. Dobra, maluj to. Już za ciebie napisałam. Już nie musisz w komentarzu pisać. Dobra, maluj ja. Grubszą warstwę. Ale jedna tu nie poradzi. Tu już będę musiała drugą nałożyć warstwę. No, drugą nałożę. Będzie ładny, nasycony ten kolor. A ty ją nagrywaj, jak przyszła. Co to za mizianie w trakcie nagrywania? Co to za mizianie? Masaż. Druga warstwa. Ja tu już cieniutko. Tylko chcę nasycić ten kolor. Jeju, to jest mój kolor. Ty patrz. Pomijałyśmy ją i sobie poszła. No widzisz, Hania, to są moje kolory czerwieni, nie? To są nasze kolory. Twoje też, tak? To są kolory każdego. Daj palca. Do skóry zobaczymy, jak będzie wyglądać. Dobra, jednego. Za mały ten, no. Dwie palec. No to jest taka... Ja. Taki klasyczny czerwony, ale taki fajny. Ale taki, no bo czerwieni może być w każdym salonie dziesiątki, ale są takie czerwienie, że tak... I to jest taka czerwień. Dobra, nie. Tu siedź cicho, zostań. Po trzecim kolorze są podziękowania dla wszystkich widzów, którzy patrzą, subskrybują, wspierają. A trzy ostatnie osoby, które zaczęły nas subskrybować, no to jest ta osoba i ta osoba. Dzięki wielkie. No i teraz już możemy przejść do następnego koloru. Identico. Ej, fajnie mieć. Co tam trąbisz, kurde? Odpływa statek. Trąbi jak szalony, żeby się żaden, wiecie, turysta tam nie zaplątał gdzieś pomiędzy, wiesz, plażą a dryneczkiem. Już, dobra, już wracam. Chyba za późno. Za późno? No, jestem. O, już za późno. Jak te kolory, taka kolekcja trafi do salonu, stylizacji paznokci, to tak samo chyba, wydaje mi się, razem z klientką, stylistka mają zabawę z tego, żeby... No bo te nazwy są serio fajne. Identico. No kurde. Brilliant. Okej, okay, a co to będzie za kolor? Tu wygląda na jakiś ultra ciemny brąz? Ale ty mówiłaś coś chyba o szarości, nie? A to nie przy tym. O kurde, co to za kolor? To chyba brąz, ale wygląda z fioletem. Na ciemny brąz. Ale zobacz. Z żółcią. Z żółcią? Hania, z czym ten? To z takim bordem chyba ten brąz. A nie jest to bordo? Myślisz, że to brąz? Mhm. Brąz? Brąz. Taki bordowy brąz? Myślisz? Kurde. Dobrze, że ty tu jesteś, bo ty też inaczej na te kolory patrzysz. Bo to dopiero widać, o jak takie coś zrobimy. Wiem, widzisz tam taką czerwień jakby, ale no tutaj w ogóle ja widziałam bardziej, że jakby był taki żółtawy. No tutaj brąz, a tutaj taką w czerwień wpadający. No dobra, ciekawy ten kolor. A wiesz, że każdy trochę inaczej widzi kolory? Tak? I ty możesz widzieć tak, a ja mogę widzieć tak. Jo, cię kręca, nie słuchajcie mnie. Nie, no tu musi być druga warstwa. Tutaj trochę słabsze jest to krycie, więc no szybko do lampy i druga warstwa. No, druga warstwa już wszystko ładnie pokryła. No i teraz faktycznie wygląda jak brąz. Teraz faktycznie wygląda jak brąz dla mnie, jak już jest ta druga warstwa, jak już nic tam nie przebija.
To tak, taki ciemny, naprawdę ciemny brąz. Taki głęboki. Głęboki, ciemny brąz. Ale na przykład już by nie pasował do tych beży, bo już tutaj już by nie wyglądały ładnie razem. Niektóre brązy wyglądają fajnie z beżami, ale ten już tak, nie? Nie pasuje. Coś tu nie gra. Dobra, dalej. Co my tam mamy dalej? Ja nie pamiętam wszystkich na pamięć, nie? Rolls Boys. Okej. Okay. Aj, tu jest taki grafitowy, ciemna szarość. I stalowy ciemny, no. Z czymś mi się kojarzy, ale nie wiem z czym. Może sobie przypomnisz, jak będę malować. No, całkiem przyzwoite krycie. Dwie cienkie warstwy na pazurze na pewno dają radę. Ja sobie tu pozwolę jakąś taką jedną grubszą zapodać. Wysmyram całość, żeby nie było żadnych smug. Naprawdę mega ciemny grafit. Dobra, następny kolor. Ostatni z pierwszej połowy. A, tu nie pokazałam nic z przodu. Boże, z przodu, z tyłu, co tam jest napisane, więc już się tutaj poprawiam. To też 2000... nie porównałaś z kolorem na etykietce. A, widzisz, nie porównałam. No, zaraz to porównamy. Zaraz porównamy. No to tutaj pasuje i to też pasuje. Pasują, ciemne pasują. A tu będziemy widzieć. O, hej grey. Hej grey. I chyba to będzie jakiś brokatowy. O, a ten ma tutaj... O! O! O, a tamte nie miały. Muszę to zrobić. A te mają. Te dwa mają jeszcze, no. Jaki piękny, o Boże. Ale ma taką piękną różową poświatę. Tak, ale niby szary, ale z różem, nie? Z różowymi drobinami. I dużo tych drobin, widać je. Piękny. Maluj. Kolory. Maluja, czekaj. Najpierw tutaj kropelkę wciśniemy. Nie może być za duża, to może być za duża trochę. Dobra, większa miała być. To dolej tam. Doleja. Żeby się to utwardziło w ogóle, ej. Ja teratuję to. Ha! Dobra, potem to tam zamontujemy, a na razie maluję. Ale ładne krycie, naprawdę fajne krycie. Bo te drobiny tak robią z niego taki troszeczkę jakby... troszkę jakby taki bardziej kremowy odcień, przez co się tak nie rozłazi. Zaraz go tutaj wysmyram, tylko na razie nałożę i troszeczkę grubszą warstwą wygładzę. O, elegancko. Tak, to jest to. Prawie, no. Ale no jak taki uzyskać kolor inaczej? Jak się pięknie błyszczy, Boże. Me gusta. Ten to naprawdę mi się podoba. Dobra, i montujemy. Ha! Patrzcie, proszę Państwa. O Jezu, nic nie widzieliście. Patrzcie, ja nic pokazałam. Jest zrobiony. Pięknie wygląda. Ej, gdzie to wstać bardziej? Oj! Zepsułaś. Nie, nie, no nie wejdzie więcej. Pierwsza połowa za nami. Edyta zepsuła kolor. Nie no, troszkę tylko. Druga połowa przed nami, a pomiędzy... Łapki. Łapki, łapki. Teraz ty bijesz. A, czyli ja tak, no. Czuję, że dzisiaj mi się nie uda. Nie rób mi tak. Ale my robiliśmy tak. No to... A mogę zrobić tak? Żeby cię mylić? Jest! Jest, jest. Jest, jest, jest! Dobra, jedziemy z tym koksem. Violetta, cabrioletta. A, do aut teraz mi się tak skumało przecież. Dobra, Violetta, czyli pewnie Violet. Violetta, że Violet. O kurde, ale zobaczymy. Ale zakręcony! Ja cię kręcę. Ale dam radę, dam radę. Fajny jest. Taki ultra ciemny, drobinki nawet tutaj widzę czerwone w tym fiolecie i... Albo to jest, no chyba czerwone. I co tu jeszcze jest? Coś tam jeszcze jest. Takie holo troszkę jakby. Może, bo widzę, że już takiego żurawia tu zapuszczasz. Zieleń, złoto, pomarańcz, róż, fiolet. Czyli takie holo. Nie powiedziałabym, że holo. Holo jest takie bardziej dyskotekowe. Dobra, zobaczymy na wzorniku. Ma co. My to kombinujemy, a na wzorniku będzie wszystko widać ładnie. Nie patrz. Taki fest fioletowy jest. Nie? A faktycznie jest taki bardziej kolorowe drobinki. Dobra, ja i tak mocno ścisnęłam, ale on będzie miał fajne krycie. Tylko... Ścisnęłam, Boże. Patrzcie tego żurawia, nie? Ty zaraz nałożymy trochę więcej, bo chciałam serio widzieć, jak wygląda. Jest serio fioletowy. Ale ta druga warstwa grubsza daje radę. Naprawdę daje radę ten kolor. Nie za grubo, żeby tego fioletu trochę było widać. Ale też, żeby nie było, wiecie, prześwitów. Trzeba to tak umiarkowanie. Ja mam wrażenie, że kamera w ogóle tak ujmuje,
To jest niemożliwe, nie? To jest niemożliwe. Ja patrzę w jeden podgląd, w jeden monitor, patrzę w drugi monitor, jeszcze ty patrzysz w... Dobra, moje kamery jakoś tak nagrywa, jakoś nagrywają, ale każdy z was na swoim monitorze jeszcze będzie miał coś innego, bo Samsungi podkolorowują, iPhone'y na przykład w miarę naturalnie to wygląda wszystko. Wiecie, ktoś patrzy na telewizorze, ktoś patrzy na laptopie, no to jest niemożliwe. Więc ja lubię zawsze mówić, co ja widzę. Fajny, Wier. Bo to naprawdę potem jest tak, że ktoś się nastawi, a tu dostanie zupełnie co innego. Jest mój kolor! Halina Turbina! Dobra, wiem, że jest Halina Turbina, ale my ze Haniem tak żartujemy, że... Bo po śląsku Halina to jest Halina, nie? No to pasuje później, żeby się rymowało Halina Turbina. No to my sobie tak żartujemy. Ale zobaczymy, co w środku. To tak to wygląda na fuksję. Mieni się, mieniąca się. Co to za kolor w ogóle? To jest bordo. Bordo? Z czerwonymi drobinkami? Tak. Dobra, na wzornik. Na wzornik. Ale fajne krycie. To jest bordo? Takie wchodzi w śliwkę? Nie, co ja mówię, jaką śliwkę? Jakiś taki róż trochę? Jest tam trochę różu, Hania? Jest. Jest, nie? Ej, wygląda taki bordo, ale jest taki bardziej... Kurde, ja już nie właśnie, wiem. Właśnie tutaj trudno stwierdzić, bo... Ciemny... Ciemny? Aha. Ja już przez te drobinki... Może bordo się wydaje przez drobinki, które są czerwone. Ale jedna warstwa naprawdę ładnie pokryła tutaj. On jest troszeczkę mniej gęsty, dlatego też się bardziej poziomuje. Ej, boku nie domalowałam. Taki kolor, a ty boku się nie domalowała. Kurde, ja tu w ogóle, to ja tu widzę fuksji trochę, nie? Jakby tu w ogóle kamera to widzi czerwony, kamera to totalnie czerwony widzi, a ja widzę fuksję. Ja w ogóle, nie no, kamera widzi, zamiast czerwonych drobinek widzi różowe. Szalone kamery mówią tak, my mówimy z Hanią różowe. Ej, te drobinki są czerwono-różowe, czerwono, nie, fioletowe, nie, czerwono, dobra, nieważne, ładne. Pół godziny się nad drobinkami tu zastanawiały. Malować, szmarować, teraz Miss Dynamic. Miss Dynamic. Dynamic, powiedziałam. Miss Dynamic. Czyli Miss Fortune. To samo chciałam powiedzieć. Ania gra często w LoLu. Miss Fortune, dlatego przy ten kolor przydzieliłyśmy Hannie. A czemu była Halina Turbina, jo? Nie czemu wiem, ja tak się Halina? Samo mianowała. Bo ja jest taka Halina, nie? Czasem... To przypuszczam, że będzie czerwony. Trzymam się teraz różnią. Taki był chwila konsternacji, bo mi się wydawał ten kolor identyczny jak... Ale dobra, zobaczymy, czy im się różnią. A, dobra, już widzę. Bardzo są do siebie podobne, ale no jest zasadnicza różnica, bo ten już tak bardziej wchodzi w buraczkowy? Nie, nie, nawet nie buraczkowy, co ja mówię? To jest taka bardziej... Tu jest mniej fioletu? Jocie, kręca. Mniej fioletu, jak ktoś mówi fioletu. Tam jest więcej błękitu, w tym jest więcej żółci. Bardzo podobne, no w końcu siostry, nie? No tak. Chyba będzie używane przed świętami. Coś czuję. Ktoś mi tu zrobi paznokcie takie. Ty se zrobisz? Na powrót do sama domu. Sama se zrobisz? Kurde, nie po to tu przylatywałam, żeby se sama teraz robić. Znaczy coś innego se sama zrób. Co to jesteś moją prywatną stylistką. A ty moją. No, to ja ci zrobię, a ty mi. Ładne krycie, jedna warstwa była naprawdę wystarczająca. No i co, koniec? Nie, nie koniec. I ostatni z Drive Me Crazy. Bo potem już mamy, wiecie, Mr. White and Mr. Black. I ostatni kolor z Drive Me Crazy, Black Ivory. Zobaczmy. Będzie z drobinkami czy nie? Nie, bez drobinek, czysty. I to będzie jakiś brąz. To będzie jakiś brąz. Bardzo jest podobny do koloru czwartego dzisiaj, który był. Zaraz je porównamy. Też jakiś tam jest, nie to ciemny brąz, bardzo ciemny brąz, ale jest tam domieszka takiego troszkę borda. Ale jak się nałoży dwie warstwy, ja tutaj w moim przypadku jedna gruba, bo mi się nie chce drugiej dokładać. To jest taki typowy, może nie typowy brąz, taki bordowy brąz troszkę, bo ten bardziej wygląda na brąz niż ten. Jaka cudowne podsumowanie. Ten jest bardziej brązowy niż ten, nie? Oba brązy. No i co? Na koniec zostawiłam sobie
Mr. White and Mr. Black. Zobaczymy, jak wygląda krycie, konsystencja i poziomowanie. No tu wygląda to legitnie, tak tylko z buteleczki patrząc. Trochę się ciągnie, ale to akurat dobrze wróży, bo będzie być może fajnie napigmentowany. No to działamy. Jak wrażenia zapachowe? Tak samo. Skład ten sam. Tutaj jest taki kremowy dość ten kolor. Fajnie się nim maluje. Spoko jest. Serio jest spoko. Taki ciągnął się trochę. Widać, jest troszkę taki klejący, ale to akurat dobrze. Się tak bardziej przywiera do malowanej powierzchni. Lepki taki. Lepki, no. Poprawię. Zrobię może jedną grubszą warstwę, bo tu delikatny prześwit widzę. Troszeczkę dołożę produktu, żeby gdzieniegdzie jeszcze go dopoziomować. Od góry do dołu. A dobra, nie będę tutaj kombinować, zrobimy dwie warstwy. Jeszcze się nie utwardzi albo co. Dobra, jest pełne krycie przy drugiej warstwie. No i przed nami czarny, ostatni kolor. I sprawdzimy też napigmentowanie, konsystencję. Ciekawe, czy to będzie też taki klejący. No zobaczymy. No nie, tutaj czuję troszeczkę mniejszy opór, więc być może się trochę bardziej poziomuje też, jest mniej kleisty. Dobra, tak widać prześwit, jak się mocno naciśnie, wiadomo. Wiadomo, ale nałóżmy ciutkę więcej i zobaczymy, czy będzie krycie. Najpierw sobie tak zrobię tor, gdzie ten czarny ma być. Teraz ciutkę dobiorę i tak przesmarujemy, tak po całości. Tak delikatnie popoziomujemy. No, okej, jest spoko. Tylko pamiętajcie, na wzorniku on wzornik przyjmie dużo, więcej niż paznokieć, więc tutaj przy paznokciu, jak malujecie paznokieć, to starajcie się dwie zrobić warstwy. Jak cię dwie nie będą zadowalać, to zawsze jest jeszcze możliwość ultra cienkiej trzeciej do nałożenia, więc tak, takie ostrzeżenie. W każdym razie, no, do lampy. Do lampy. Moich ulubieńcy już znacie. Helena Turbyna, Miss Dynamic, Kania. Napisz w komentarzu, jaki jest twój ulubiony kolor, stąd jeszcze ten był fajny, ten kurde, Hey Grey. A ja się z tobą żegnam i do zobaczenia. Pa, pa.